Casablanca. Słyszeliśmy tutaj ten szum morza, śpiew ptaków, mew. A na ten statek zaprosi Państwa Teatr Muzyczny Iwia z Gliwic. Wielkie brawa dla... Ja szukam dziewczyny z dobrym domem. A jeśli już ją kiedyś znajdę, to nie wiem, będę mógł dla niej nawet stanąć na głowie. Niemniej panu nie rozśmiesza. Francuskiej załogi dla amerykańskiego marynarza. François mianował mnie marynarzem. No wiesz, pani się nieco niepokoiła, więc już tutaj przyprowadziłem. Widzę, przyjacielu, że ty czasu nie tracisz. Humoru François ma swoją tajną broń. No wiesz, dowcip. Mam opowiedzieć? Dobra, słuchaj. Rzecz dzieje się na morzu. Teraz tak, rozmowa przez... no wiesz, przez to nieważne. I teraz... są Kanadyjczycy i Amerykanie. Kanadyjczycy, proszę o zmianę kursu o 15 stopni na północ, aby uniknąć kolizji. Amerykanie, odmawiam. Wy będziecie musieli zmienić kurs o 15 stopni na południe, aby uniknąć kolizji. Na to Kanadyjczycy, to niemożliwe. Wy będziecie musieli zmienić kurs o 15 stopni na północ, aby uniknąć kolizji. Na to Amerykanie. Mówi kapitan lotniskowca USS Lincoln. Towarzyszą nam 3 krążowniki, 3 niszczyciele i wiele innych okrętów wspomagania. Domagam się, abyście zmienili kurs o 15 stopni na południe w celu uniknięcia kolizji, bo w przeciwnym wypadku podejmiemy kontrdziałania w celu obrony grupy. Słuchasz? Tak. I teraz najlepsze. A to Kanadyjczycy. Mówi latarnia morska. Wasz wybór! Trzeba by nam było przejmować się facetami. Oni po pewnym czasie stają się bezużyteczni i wypalają się. Ciągle zapominają o ważnych datach. A zapamiętanie daty twoich urodzin albo Dnia Kobiet to już jest ponad ich możliwości. Shopping! Ale wie pani co, no w Paryżu to teraz bardzo niebezpiecznie w dzisiejszych czasach, więc jak na jakiś shopping, to ja tylko do Kurzętnika. Chłopaki, Jacku, Danielu, świetnie, że jesteście tutaj. Widzę, że czekaliście na mnie. No to panowie, wasze zdrowie. No proszę, sama burżuazja. No ileż pięknych kobiet. François, nie rozpój się. O matko, no nie wierzę. Czy François może postawić ci drinka? No to proszę, przytrzymaj tylko. Już. No, nie byłbym sobą, gdybym nie postawił mojego dyleczka. Proszę cię. Jak masz na imię, o piękności? Bożena! O Boże, 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 Bożenko! Gdzieś to słyszałem! No to ciach! Zdrówko! No, proszę. Ale wiesz co? Twój tato musiał być biegarzem. Bo wybiegł taką bułeczkę! No proszę! No cześć! No witaj! No wstań! No daj się przytulić, przyjacielu! No! Oj, ty byku, no co tutaj robisz? Też płyniesz z naszym statkiem? No... Jak nie jesteś, co ty mówisz? To jak się wkręciłeś tutaj? Lukiem bagażowym czy razem z kwiatkami, ze zwierzętami? Taki żarcik! Bokiem! Dobra, usiądź, bo... Ja cię. Ale przypomnij mi, jak mieć na imię, no... Stasz... Henryk! No przecież Henryk! Ale się ustawiłeś, Heniu. Wypala, wypala na pamiętej kasablańskie dni. Z Teatru Muzycznego Iwia. Dziękujemy za piękne wystawki. Poproszę o kilka słów pana przewodniczącego rady, pana Zbigniewa Lewickiego. Wszyscy jesteśmy niesamowicie wypełnieni tą wspaniałą muzyką. Ten wieczór praktycznie już został w naszych sercach i pamięci, zapadnie na pewno na bardzo długo. Jestem pod wrażeniem. Jedyne zastrzeżenie, które mam do artystów, tak patrzyłem na tego Jacka i na tego Danielsa. Skończył się wam. Myślałem, że się załapie. Pozwólcie, że może znajdziemy inną okazję i wspólnie takiego Jacka Danielsa gdzieś jeszcze będziemy mogli skosztować. Szanowni Państwo, jeszcze raz w imieniu Pana Wójta, który dzisiaj nie mógł tu uczestniczyć z tego względu, że no niesamowita ilość zorganizowanych imprez w dniu dzisiejszym nie pozwoliła mu to być razem z nami, ale chciałbym złożyć również Państwu serdeczne życzenia, bo to jest koncert noworoczny na ten rok. Wszystkiego dobrego, spokoju, satysfakcji, zadowolenia i oczywiście realizacji najskrytszych Waszych marzeń. A naszym artystom w sposób szczególny chciałbym podziękować za upiększenie tej niedzieli, która naprawdę na cały rok napawa nas optymizmem. W imieniu całej Rady i mieszkańców serdecznie dziękujemy, a te skromne kwiatki dla naszych kuzynek przybranych. Wszystkiego dobrego.